Chciałbym Państwa powitać, chciałbym bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie, za możliwość wzięcia udziału w tym forum. Jest nas trzech, chyba nas nie widać. Jest nas trzech, Dariusz Poznański, Przemek Łapiński i ja, Kamil Borowski. Witamy Państwa. Na co dzień pracujemy w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Sokolarnia Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Jest to nasze główne zajęcie. Tam na co dzień zajmujemy się edukacją przyrodniczą i hodowlą szponiastych. Żeby przejść do meritum sprawy, dobrze byłoby zacząć od początku. Więc może na początku parę słów o sokolnictwie. Czym jest w ogóle sokolnictwo? I sokolnictwo należy pojmować jako zespół działań związanych z pozyskaniem i układaniem ptaków drapieżnych do łowów i polowanie z nimi na drobną zwierzynę. Jest to takie bardzo ciekawe zjawisko, które opiera się na relacjach między człowiekiem a prawdziwym zwierzęciem, wręcz niepowtarzalnych relacjach, gdzie obie strony są równorzędnymi partnerami w polowaniu. W przypadku sokolnictwa nie mamy do czynienia ze służebną rolą zwierzęcia, tak jak występuje to powiedzmy w przypadku konia, psa czy zwierząt hodowlanych, które są hodowane na mięso. Sokolnik nie jest w stanie niczego nakazać swojemu podopiecznemu. Skąd ta dygresja? W niektórych źródłach możemy przeczytać, że w przypadku ptaków sokolniczych stosuje się tresurę. W naszym przekonaniu jest to niewłaściwe określenie. Tresura to działanie, które ma na celu nauczenie zwierzęcia wykonywania określonych czynności poprzez wielokrotne ich powtarzanie, czemu towarzyszy nieodłącznie system nagród i kar. A układanie ptaka drapieżnego polega na wykorzystywaniu jego instynktów. Jakiekolwiek karanie uniemożliwia wręcz skuteczne ułożenie ptaka drapieżnego. I tak naprawdę to sokolnik dostosowuje się do ptaka, a podczas polowania jest sokolnik czynnikiem ułatwiającym zdobycie pożywienia. Takie drapieżne są oportunistami, jak najmniejszą ilość energii chcą wydatkować, żeby zaspokoić głód. I tak właśnie przez ptaka drapieżnego sokolnik jest postrzegany, tak jak przed chwilą powiedziałem. Czyli inaczej mówiąc, my się układamy z ptakiem. Niczego nie możemy mu kazać, ptaki nie reagują na imiona, na polecenia. My się z ptakiem układamy. Kiedy sokolnictwo zaistniało? Kiedy się zaczęło? Takie najstarsze artefakty, które świadczą o tym, że sokolnictwo już było. Takim artefaktem jest rysunek naskalny w okolicach Golpanian w obecnym Iranie. Ten rysunek jest datowany na 10-8 tysięcy lat przed naszą erą. Także co najmniej 10 tysięcy lat człowiek już poluje z ptakami drapieżnymi. No cóż widzimy na rysunku? Człowiek jadący na koniu, na ręku ptak drapieżny, i towarzyszy im jeszcze, tutaj są zdania podzielone, zwierzę, które przez jednych jest identyfikowane jako pies w typie harta, przez innych jako gepard. Na tych terenach do płoszenia drobnej zwierzyny używano często gepardów. Także trzy żywe istoty współpracują ściśle ze sobą, żeby osiągnąć jeden cel, tutaj cztery właściwie, bo jeszcze koń, tak, ale koń najmniej współpracuje w tym całym przedsięwzięciu. Służy jako pojazd. Najbardziej pracuje. I cóż dalej, gdzie sokolnictwo powstało? Najprawdopodobniej w Azji, w środkowych, wschodnich i południowych obszarach Azji. Te obszary są wymieniane przez badaczy tematu.
na podstawie jakichś najstarszych źródeł historycznych wiadomo, że było już w pełni rozwinięte na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Co ciekawe, to przeważnie sokolnictwu poświęcali się możni tego świata, jakieś klasy, warstwy rządzące. Tyle może o samym sokolnictwie. A nie, jeszcze jedną rzecz warto byłoby wspomnieć. Sokolnictwo w Polsce. Początki sokolnictwa splotły się z początkami polskiej państwowości. Bolesław Chrobry już sprowadzał sokolników, budował sokolarnie. Potwierdzają to zapiski Gala Anonima. Prawie wszyscy królowie polscy, dwoma wyjątkami, polowali z sokołami. Jednym z tych wyjątków był Zygmunt Stary, ale jego żona była doskonałą sokolniczką. Czas nas goni, więc przeskoczę do czasów już zupełnie współczesnych. 29 października 2015 roku sokolnictwo jako żywa tradycja zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Czekamy na zatwierdzenie wniosku, które by uznało polskie sokolnictwo jako element światowego dziedzictwa kulturowego. Także to, co my robimy i o czym będziemy mówić, biologiczna ochrona obiektów, nie jest właściwie sokolnictwem. Jest taką dziedziną, która wykształciła się na bazie sokolnictwa. My korzystamy z ptaków drapieżnych układanych metodami sokolniczymi. Jest to taka jedna z płaszczyzn. Inna płaszczyzna, którą realizujemy na co dzień, jest właśnie edukacja przyrodnicza podczas zajęć, które prowadzimy. Szponiaste i sowy latają lotem swobodnym. My w tym czasie o nich opowiadamy. Jeszcze inna dość istotna dziedzina to działania związane z czynną ochroną szponiastych. Tutaj jako taki sztandarowy przykład można przytoczyć reintrodukcję i restytucję sokoła wędrownego. Chyba jeden z największych projektów ochroniarskich, takich projektów, który skończył się na naprawdę spektakularnym sukcesem. Oprócz tego sokolnicy często pracują w różnego rodzaju azylach ptasi, gdzie pomagają w rehabilitacji, czy fizycznej, czy psychicznej wręcz, szponiasty. To tyle może o sokolnictwie i już przechodzę do biologicznej ochrony obiektów. Oczywiście towarzyszą temu, tutaj mamy jedną wadę, niestety, zaraz wspomnę, brakuje na tym slajdzie jednego bardzo ważnego aktu prawnego, bo biologiczna ochrona obiektów jest oczywiście obwarowana szeregiem przepisów. My tutaj pokazujemy 3, a powinniśmy pokazać 4. Jest to, akurat wyświetliła nam się taka wersja nie do końca niestety poprawiona. Wszystkie ptaki występujące w danym kraju są objęte ochroną prawną międzynarodową i również są objęte prawem krajowym. Te prawa międzynarodowe reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego, już tych numerów nie będę odczytywał. Natomiast jeśli chodzi o ochronę prawną w Polsce, podstawowym aktem, i tutaj niestety na tym slajdzie, w wyniku niedopatrzenia niestety, nie pojawiła się ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Natomiast aktami wykonawczymi do tej ustawy są rozporządzenia, które mam nadzieję Państwo widzą. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt mówi o 460 bodajże trzech gatunkach ptaków. Natomiast rozporządzenie ministra środowiska z dnia 11 marca 2005 roku ustala listę gatunków zwierząt łownych, bo ptaki, na które się poluje, są objęte częściową ochroną gatunkową,
I tutaj mówi się o 13 gatunkach. Powyższe przepisy dają jednak możliwość odstępstw od niektórych zakazów, które wnosi ustawa o ochronie przyrody. I wtedy jest właśnie możliwa do zrealizowania biologiczna ochrona obiektu. W przestrzeni miejskiej często dochodzi do konfliktów na linii człowiek, tak? Wspominał o tym już chyba nasz przedmówca. Chodzi tutaj o ich niepożądaną obecność lub duże zagęszczenie w jakichś tam miejscach czy konkretnych obiektach. No, generuje to różne problemy, różne zagrożenia. Jako przykład tutaj można wymienić trudność w utrzymaniu porządku ze względu na zanieczyszczenie odchodami. No, to z kolei generuje jakieś problemy sanitarno-epidemiologiczne. Często towarzyszą temu zoonozy, czyli choroby, które mogą być przeniesione ze zwierzęcia na człowieka. Tutaj jako taką no dość często spotykaną zoonozę można wymienić chlamydiozę. Oprócz tego pasożyty, może nie te pasożyty wewnętrzne, ale pasożyty zewnętrzne. O tym wspomnę później, już dokładniej. No i taki często prezentowany w mediach problem, ptaki stwarzają zagrożenie dla statków powietrznych i podróżujących nimi ludzi. Też troszeczkę szerzej już przy omówieniu konkretnego obiektu lotnic, które jako jedne z pierwszych zostały objęte, zaczęto na nich stosować biologiczną ochronę. No i czym jest właściwie ta biologiczna ochrona obiektu? Zatrudniając sokolnika z ptakiem drapieżnym, powodujemy, że niepożądane w danym miejscu ptaki zaczynają czuć się zagrożone, no i siłą rzeczy coraz rzadziej odwiedzają dany obszar oraz traktują to miejsce jako mniej przydatne do rozmnażania. Paweł Mirski pokazywał na końcu swojej prezentacji różne takie figurki czy źródła dźwięku, które mają odstraszać ptaki. Niestety one nie działają. Natomiast biologiczna ochrona obiektów jest no, bardzo skuteczna. A jednocześnie jest metodą przyjazną środowisku, no bo wykorzystuje naturalne zachowania zwierząt, naturalne zachowania ptaków. Ingerencja sokolnika w tą sferę przyrody, czy to w mieście, czy poza miastem, podczas biologicznej ochrony obiektów, jest no taka nieodciskająca trwałych śladów na przyrodzie. Tak bym to... Trzeba też zaznaczyć od razu, że nasze ptaki, czy ptaki sokolników, którzy pracują na takich obiektach, nie polują na te ptaki. Dokładnie tylko i wyłącznie płoszenie to ma na zasadzie obecności drapieżnika i eliminować ten problem, zniechęca, tak jak Kamil tutaj wcześniej wspomniał, ale polowanie jest niewskazane z kilku przyczyn. Raz, że naruszalibyśmy prawo. Nie można tego robić, nie można polować. A dwa, że nawet jeżeli coś takiego by się stało, przypuśćmy, czy jastrząb, czy sokół złapałby tam przypadkiem jakiegoś ptaka, to potem najzwyczajniej w świecie jest go bardzo ciężko odzyskać. On nie będzie na nas czekał. Nie będzie z nami współpracował, tak. Bo będzie najedzony i nie będzie zainteresowany sokolnikiem. Kolejne problemy, tak. Ale już w to nie będziemy się zagłębiać. Nie polujemy na te ptaki, to jest tylko i wyłącznie płoszenie obecnością. Często u osób, które próbują zlecić pracę polegającą na biologicznej ochronie obiektów, funkcjonuje właśnie takie przekonanie, że przyjeżdża sokolnik, puszcza jastrzębia, jastrząb czy sokół zabija 50 gołębi, sokolnik pakuje je do worka i po problemie. W jeden dzień. Najlepiej w jeden dzień. Nic bardziej mylnego. Praca przy biologicznej ochronie obiektów jest to praca cykliczna, musząca trwać jakiś czas, ona dopiero po jakimś czasie zaczyna przynosić efekty. I żeby te efekty utrzymać
na pewnym poziomie, trzeba ją cyklicznie powtarzać. No tak jak to jest, natura nie lubi pustki i kiedy skończymy pracę na jakimś obiekcie, to miesiąc, dwa, trzy jest ok. Potem powoli, po kroku tak. wracają ptaki, no bo jest spokój, problem, zagrożenie minęło, można tam zakładać gniazda. Oprócz pomocy ptaków drapieżnych, korzystamy również z pułapek żywołownych, które zwiększają po prostu efektywność naszych działań, a poza tym w niektórych lokalizacjach użycie ptaka drapieżnego jest niemożliwe czy ryzykowne. Ryzykowne, bo grozi utratą tego ptaka, no a dla nas te ptaki są jednymi z najważniejszych istot na świecie. I w takich wypadkach ograniczamy się tylko do pułapek żywołownych. Cóż jeszcze? Najczęściej nasze działania w zakresie biologicznej ochrony obiektów dotyczą kilku gatunków. Chwilę odnośnie tych pułapek żywołownych. Wszystkie te nasze działania możemy realizować po odpowiednim zgłoszeniu. Musimy złożyć, znaczy zleceniodawca musi złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i uzyskać zgodę na poruszenie i odmów. Wtedy po uzyskaniu zgody możemy zacząć tę pracę. Jeszcze odnośnie tego odłowu, to też nie jest tak, że my je odławiamy i one nagle magicznie znikają. Wymogiem tego, żeby w ten sposób można było to robić, trzeba te odłowione ptaki wywozić. Często na znaczne odległości. Na znaczne odległości i tam wypuszczać. Takie są wymogi i w ten sposób musimy właśnie pracować. Najczęściej nasze działania dotyczą kilku gatunków ptaków. Takim najczęściej pojawiającym się gatunkiem ptaka jest gołąb miejski. Gołąb miejski jest odmianą gołębia skalnego i również podlega ochronie prawnej. Tak jak nawet te najpospolitsze ptaki. Tu znowuż często zleceniodawcy ze zdziwieniem słuchają, kiedy my im mówimy, że potrzebne są zezwolenia z RDOŚ-u. No ale jak to? Przecież taki gołąb miejski nie jest chroniony. No jest chroniony. Jest chroniony prawem. Wszystkie ptaki żyjące w Polsce są objęte ochroną gatunkową. Teraz może przejdziemy już do omówienia konkretnych obiektów. Może Przemek opowie o lotniskach. Tak. Ja pracowałem przez pewien okres czasu na lotnisku właśnie jako sypolnik, taki zawodowy. Było to lotnisko w Dęblinie, w Szkole Orlon. Głównym problemem jakby pracy na lotnisku, czy takim ptasim problemem jest to, że to jest duża, ogromna, otwarta przestrzeń, która przyciąga duże skupiska, duże grupy ptaków. Głównym problemem są tutaj gawrony, czy też mewy, szpaki też, ale również bociany, czy takie jakieś rodzące się kowate też jak najbardziej, czajki też. Dodatkowo, kiedy jest lato, kiedy jest upalna temperatura, pod wpływem ciepła, promieni słonecznych, płyta lotniska faluje, wygląda po prostu jak tafla wody i zdarzało się, widziałem to kilka razy osobiście, jak łabędzie próbowały lądować na takiej płycie, łabędzie, nury, takie właśnie wodne, co kończyło się różnie, wyglądało to naprawdę lądowały dziwnie. I często nie mogły wystartować. No, nie mogły wystartować. Sama praca polega na tym, że jesteśmy na lotnisku, cały czas kontrolujemy je, dostajemy sygnały zwierzę, płoszymy ptaki. Tutaj w tym wypadku wykorzystujemy głównie sokoły, czy to jest sokół wędrowny, czy to jest raruch. Duża przestrzeń pozwala na ich użycie i są one naturalnym, no może raruk w mniejszym stopniu, ale sokół wędrowny to jest taki naturalny łowca, który swoją samą sylwetką bardzo działa na gawrony czy na mewy, robi świetną pracę, wystarczy, że pojawi się na niebie i wszystko znika. Wykorzystujemy też również jastrzębie, w tym wypadku trzeba podjechać dosyć blisko, ale tak jak wcześniej wspominałem, nie chodzi o to, żeby łapać te ptaki, a żeby je po prostu
przepłoszyć. Oczywiście zdarza się tak, że na takim obiekcie też może przytrafić się jakiś wypadek, jakiś incydent, ale nie jesteśmy w stanie kopułą nakryć takiego dużego areału i całkowicie tego wyłączyć. Ale w przypadku lotniska w Dęblinie ilość incydentów, że tak powiem, spadła praktycznie o 95%. Kolejnym jakby obiektem, o którym chcielibyśmy powiedzieć i w których wykorzystujemy ptaki drapieżne, są stadiony i obiekty sportowe. Akurat w naszym przypadku współpracujemy ze Stadionem Miejskim w Białymstoku i pracujemy tam już w tej chwili, będzie to trzeci rok. Głównym problemem są tam gołębie miejskie. Specyficzna konstrukcja dachu, dużo miejsc, w których można by było, można w zasadzie założyć gniazda, wszelkie wnęki, a co półki. Za półki, stalowe konstrukcje do tego są idealne. Jak zaczynaliśmy pracę na naszym stadionie, mieliśmy myślę, że około 200 do 300 gołębi na obiekcie. W tej chwili po 2 latach pracy nie mamy żadnego. No, pojawiają się incydentalnie. 1, 2, 3 osobniki, tak. Ale szybko znikają. Dodam jeszcze, pozwolę się Przemkowi wtrącić, że tak duża liczba gołębi czasami utrudniała rozgrywanie meczy piłki nożnej czy prowadzenie innych imprez sportowych. No, ciężko nosić ze sobą parasol, bo tak to mniej więcej wyglądało. W zasadzie codziennie musiały być sprzątane siedzenia na obiekcie. Odchody ptaków usuwa się bardzo trudno. Bardzo ciężko, one są żrące, niszczą infrastrukturę. Pracują przy tym wyspecjalizowane ekipy, ale te ekipy liczą sobie spore pieniądze za swoje usługi. No i stadion miejski. Ale też instalacje różnego rodzaju, one nie są tam pochowane przy takich obiektach, załatwiają się na te instalacje. Do tego stopnia to, że potrafi po prostu przeżreć, że tak powiem, kable i rodzą się kolejne problemy. Na takich obiektach zamkniętych, gdzie nie możemy wykorzystać sokołów, które potrzebują dużej przestrzeni, korzystamy w naszym przypadku z myszołowców towarzyskich. Jest to gatunek egzotyczny, obcy dla nas, ale dla naszego kraju, ale jest bardzo dobry do tego typu prac, ponieważ jest takim wyjątkowo spokojnym. Jego socjalna natura, życie w stadzie ułatwia współpracę. Tak, jedyny szponiasty, który żyje w stadach, a z kolei jego naturalna baza pokarmowa sprawiła, że wyewoluował jako ptak, może niezbyt szybki, ale wyjątkowo zwrotny. Zgadza się. Długi ogon, długie stawówki pozwalają bardzo fajnie między takimi konstrukcjami lawirować. I mimo tego, że jest to gatunek egzotyczny, gołębie reagują na niego bardzo fajnie i szybko wynoszą się, wystarczy się pokazać. Oczywiście trzeba być cyklicznie na takim obiekcie. W tym przypadku jesteśmy mniej więcej 3 razy w tygodniu. I generalnie te 3 razy w tygodniu to na każdym obiekcie to jest taki minimum, żeby przynosiło to jakiś efekt. Kolejnym obiektem, czy też miejscem takiej użyteczności publicznej są parki i skwery. Tutaj głównym problemem są gawrony i karki. Takie, które kiedyś występowały na polach, łąkach, przeniosły się ze względu na łatwość dostępności pokarmu, brak drapieżników w takim stopniu jak poza miastem. Zajęły parki, budują kolonie, duże kolonie, zdarzają się ogromne kolonie. Parę lat temu w Siedlcach była jedna chyba z największych w Europie. Też pracowaliśmy przy tego typu usługach. W przypadku parków i skwerów chodzi o ptaki, które gniazdują tam i jest to mniej więcej przedział. Tak jak w tamtych przypadkach pracowaliśmy praktycznie cały rok, tak tutaj jest to takie 3-miesięczne okno, w którym możemy coś zrobić. Podstawą tutaj jest zrzucenie gniazd. Polega to na tym, że niezasiedlone gniazda od października do końca lutego jesteśmy w świetle prawa możni to zrobić i za zezwoleniem oczywiście. Tak, samemu nie można takiej decyzji podejmować. W momencie, kiedy gniazda są niezajęte, zdejmujemy platformy i potem nasza praca polega na tym, że obecnością drapieżników pilnujemy, by ptaki
przeniosły się po prostu w inne miejsce, czy poza granice miasta, czy jeszcze dalej. Zasadą jest to, żeby nie pozwolić im odbudować gniazd. One będą próbować, ale w pewnym momencie stwierdzą, że rzeczywiście nie ma sensu, wyniosą się dalej i będą te gniazda zakładać w innych miejscach. Pracujemy tutaj z różnymi ptakami, w zależności od tego, jaki jest area obiektu, czy są to duże parki, czy małe, czy w środku miasta, czy gdzieś na uboczu, też możemy wykorzystywać sokoły, jastrzębie, myszołowce, też jak najbardziej towarzyskie. Jeszcze nie próbowaliśmy, ale myślimy też nad tym, żeby w takiej sytuacji wypróbować puchacze, co może być ciekawym pomysłem, ale nikt jeszcze chyba tego nie spraktykował u nas w Polsce. Darek na plantacji. Darek na plantacji. Gawrony, które przyleciały na noclegowisko, usiadły sobie na drzewach, na kępie olczyn, myślały, że już mają spokój, bo nadciągał zmierzch. Darek wtedy puścił puchacza, no i gawrony. Wystarczy, że przeleciał z jednego punktu do drugiego te gawrony, które no, się tam już szykowały się do snu. Zobaczyły puchacza i to się wszystko poderwało z laskiem, poleciało sobie szukać innego. I w przypadku właśnie kruchowaty to jedna taka akcja, jeden taki incydent z puchaczem powoduje to, że tak wnoszą się na dłuższy okres. To tygodnie. Tak. Przez tygodnie mamy spokój z gawronami. Także zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Może będziemy mieli też szansę dać Państwu relację. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że też nie robimy tego, bo nie podoba nam się, że są akurat tutaj gawrony. One też niszczą często rewitalizowane parki. Miasto, a i nierewitalizowane również. Również tak, wydaje pieniądze, żeby park wyglądał, żeby ludzie mogli z niego korzystać. Niestety zanieczyszczenia są bardzo ciężkie do usunięcia. W pewnych miastach w Polsce trzeba do parku chodzić z parasolem, bo inaczej pralnia. Tutaj chciałbym uczulić ewentualnych zleceniodawców na jedną rzecz. Tak jak Przemek powiedział, prace związane ze zrzucaniem gniazd można rozpocząć już w październiku, a trzeba skończyć z końcem lutego. Także odpowiednio wcześnie trzeba się zwrócić do RDOŚ-u o stosowne zezwolenie. Sokolnik wchodzi dopiero z końcem lutego, właściwie na początku marca. Taka praca w parku trwa mniej więcej 3-4 miesiące. Do początku maja, początek, połowa maja. I jeszcze w odniesieniu właśnie do parków i skwerów. Nie, to już może wszystko. Może przejdziemy do następnego miejsca, w którym można wykorzystywać. Ja tutaj biologiczną ochronę. Tutaj Darek opowie o. Trącę się troszeczkę, przepraszam. Tak? Troszeczkę musimy powoli. Nie słyszymy pani. Powoli się powinniśmy zbliżać do końca, tak? Tak, powinniśmy powoli zbliżać się do końca. Jasne. Tak, już niewiele nam zostało. Postaramy się jak najszybciej. Poza tymi obiektami, o których mówił Kamil i Przemek, problem jest również w zakładach produkcji żywności, czyli to są piekarnie, browary, młyny i zakłady mięsne i drobiarskie. One też, te obiekty przyciągają głównie gawrony i gołębie, ale takim najważniejszym problemem to są wytwórnie pasz dla zwierząt gospodarskich. Tam gołębie przebywają w zasadzie przez cały czas, bo to tak, dostępność pokarmu nieograniczona, możliwość gniazdowania. Wiadomo, że nawet w wytwórni pasz to gołębie te nie mają bezpośredniego kontaktu z paszą, ale poprzez pomiot, odchody, które zalegają tam na infrastrukturze, chodnikach, platformach, te patogeny znajdujące się w odchodach są przenoszone przez pracowników i obsługę. Nawet niejednokrotnie trafiają bezpośrednio do... Tak.
Dlatego też te obiekty powinny być naszym zdaniem objęte bezwzględną ochroną biologiczną, aby te... Oraz nadzorem weterynaryjnym. Nadzorem weterynaryjnym. To chyba one są. To jest bardzo, bardzo krótka droga do przekazania patogenu na zwierzęta hodowlane, a w szczególności groźne jest to dla hodowli drobiu. Może następny właśnie... Mogę tu tylko wyliczyć kilka chorób, które przenoszone są przez gołębie na zwierzęta gospodarskie. Popularna salmonelloza, chlamydioza, choroba bakteryjna. W sumie bardzo rzadko diagnozowana, ale powszechnie cierpią na nią hodowcy gołębi. Trudna do leczenia, bardzo przykra. Jeśli chodzi o choroby pasożytnicze, które powszechnie bytują na gołębiach, a przenoszone są również na ludzi, to dotyczy to obrzeszka gołębiego, to jest kleszcz gołębi oraz ptaszyńce. Obrzeszek gołębi, tak jak wspomniałem, to jest duży kleszcz, nawet do 1 cm. Żywi się krwią, atakuje gołębie głównie w nocy i wszystko jest w porządku, kiedy są te gołębie na obiekcie. W momencie, kiedy młode gołębie wylecą, opuszczą gniazdo, obrzeszek, czyli ten kleszcz gołębi, szuka żywiciela zastępczego i wtedy wkrada się przez otwory wentylacyjne, przez otwarte okna do pomieszczeń mieszkalnych i w nocy próbuje się odżywiać po prostu krwią ludzką, ponieważ musi coś jeść. Ślina takiego obrzeszka zawiera wiele alergenów. Kończy się to przykrymi ukąszeniami, jakimiś odczynami alergicznymi na skórze, ale są również przypadki śmiertelne, ponieważ ukąszenie przez obrzeszka osoby alergicznej może skończyć się wstrząsem anafilaktycznym. Były takie przypadki w Polsce odnotowywane. Następnym ważnym pasożytem, ektopasożytem powszechnie występującym u gołębi jest ptaszyniec. To są małe, wielkości 1 mm. Roztocza, też krwiopijne, też powszechnie występują w pomieszczeniach, gdzie przebywają gołębie. Żerują w nocy na gołębiach, ale kiedy na przykład budynek jest poddawany remontowi, zaczynają i gołębie są przepłaszane, w związku z tym zaczynają szukać żywiciela zastępczego i również dochodzi do kontaktu z człowiekiem, również alergie, uczulenia, przykre sprawy. Mało tego, te oba gatunki są potencjalnym wektorem w przenoszeniu boreliozy i wirusowego zapalenia mózgu. Tak, jeszcze tak na szybko, ostatnie miejsca, w których wykorzystujemy metody sokolnicze, są to zakłady przemysłowe. Tutaj może Kamil... Zakłady przemysłowe, nie pracowaliśmy w tego typu obiektach, ale nasz kolega dał nam dość obszerną relację. Tutaj bardzo szybko postaram się przybliżyć problemy, które występują. Otóż mnogość różnorodnych miejsc lęgowych, które przyciąga wiele gatunków ptaków. Szczególnie uciążliwe są gawrony, mewy i gołębie miejskie. Jak to wygląda w praktyce? Zagrożenie i bezpieczeństwo i higiena pracy. Ja nie będę wymieniał nazwy firmy, ale jedna z polskich rafinerii jest drugim w Europie miejscem, gdzie mamy do czynienia z kolonią lęgową gawronów na elementach konstrukcyjnych, na szczeblach drabin inspekcyjnych. Tak. I te elementy są pokryte grubą wręcz warstwą odchodów. To stanowi bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy, którzy dokonują okresowych inspekcji, wręcz ślizgają się dosłownie na tych odchodach.
Żeby było ciekawiej, podczas tych inspekcji są atakowani przez mewy. Mewy z kolei wykorzystują powierzchnię dachów jako dogodne miejsce do gniazdowania i broniąc swoich rewirów lęgowych, atakują tychże pracowników. Kolejne zagrożenie to zagrożenie pożarowe. Wiele ptaków znosi materiał na gniazda, różnego rodzaju patyki, trawy, sierść, zwierząt, pióra i w przypadku instalacji przemysłowych to generuje konkretne, bardzo wymierne zagrożenia pożarowe. No, siłą rzeczy zagrożenia epidemiologiczne i awarie instalacji. Otóż mnogość ptaków w takim zakładzie przemysłowym przyciąga ssaki drapieżne. Bardzo często są to koty. Koty, kuny, lisy, ale najczęściej zdarzają się koty. Koty polując na te ptaki, no chodzą po elementach metalowych i spadają na dół. No, kot spada na cztery łapy, ale czasami spada do wentylatora, do wiatraka jakiegoś wentylatora i to potrafi spowodować awarię, która wręcz wyłącza na jakiś czas całe odcinki przemysłowych instalacji. Na takich obiektach wykorzystywane są głównie sokoły i myszołowce towarzyskie. Ostatnie dwa obiekty nam zostały, budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne i osiedla. Zdarzało nam się pracować w takich miejscach, mówię tutaj akurat o osiedlach, gdzie były problemy z gołębiami. W dwóch lokalizacjach w Białymstoku pracowaliśmy. Mieszkańcy byli zadowoleni. Głównym problemem są tutaj gołębie i to, że strasznie brudzą. Dużo bloków się buduje, nowych blokowisk osiedli, place zabaw, to też stanowi jakiś tam problem epidemiologiczny i choroby. No i taszyńce, o których Darek bardzo fajnie opowiedział. Takie coraz lubią się kąpać w piasku, gołębie też. Piaskownice właśnie są problematyczne. Głównym problemem są tutaj właśnie gołębie. Choć czasami te szkawki próbujące szukać miejsc jakichś lęgowych w otworach. Na trawnikach, tych trawników jest coraz mniej w nowoczesnych osiedlach, ale żerują na trawnikach. Tutaj warto dodać jeszcze, że no, ptasie odchody są, no, tak jak Przemek już wcześniej mówił, drące. Uszkadzają elewację budynków, uszkadzają, no brudzą auta, tak, ale uszkadzają elewację budynków do tego stopnia, że czasami fragmenty fasad spadają, no oby nie na nasze głowy, tylko na chodnik. No siłą rzeczy to podnosi też cenę utrzymania, koszty utrzymania właściwego stanu budynków. Tak, i ostatnim miejscem, wiem, że pani rada nas tutaj pogania, ale to jest dosyć istotne i chcielibyśmy wspomnieć. Dyscyplinuje. Tak. Bardzo. Już jesteśmy poza czasem. Jasne. Ostatnie dosłownie kilka zdań i już kończymy. Składowiska i wysypiska śmieci. Głównym problemem są tutaj krukowate i mewy, gawrony, ale też i kruki. Wykorzystują dużo otwarte przestrzenie, dostępność do pokarmu. Często, gęsto roznoszą jakieś odpadki, wyszukują, rozdziobują, ale też maszyny, które pracują i infrastruktura też jest przez nie wykorzystywana i brudzona po prostu. Nie wiem, czy u nas przypadkiem te pożary to nie były przez kruki, ale no, może. Nie będziemy tłumaczyć tam tych naszych wysypisk. Głównie korzystamy tutaj z sokołów, jastrzębi. W przypadku dużych otwartych przestrzeni jednak sokoły sprawdzają się lepiej. Jest to taki drapieżnik. Jeszcze już naprawdę ostatnia uwaga. Taki te często przegrzebując śmieci uwalniają te lekkie frakcje, które na wysypiskach, na śmietniskach spotykamy. Różnego rodzaju folie, torby foliowe, papiery. Wiatr to roznosi i mamy dookoła okolicę udekorowaną. Mamy śmietnisko i 200 metrów dookoła śmietniska kolejne. To kolejne śmietnisko na koronach drzew, na płotach. Potrafi to być naprawdę bardzo uciążliwe. Także to tyle z naszej strony odnośnie biologicznej ochrony. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób udało nam się Państwu przybliżyć. Na pewno nie wszystko, ale będziemy to jeszcze przez czas jakiś. Także jak jakieś pytania, zachęcamy do pytań. Bardzo proszę. Za uwagę.